dni mundurowe, kiedy trzeba było przyjść na galowo do szkoły i kiedy były apele i obowiązkowa obecność na pochodach pierwszomajowych też, to ja jestem jeszcze z tamtych fajnych czasów. No i tak rzeczywiście się zaczęła taka historia, chyba już z pisaniem od początku i zajmowałam się po prostu tym pisaniem. Byłam dziennikarką w Mrągowie, później w Gazecie Olsztyńskiej, w Gazecie Współczesnej, tutaj chyba bardziej znanej niż u nas w Mrągowie, Dziennik Pojezierza. Pracowałam w radiu, między innymi w Radiu Olsztyn i pracowałam w telewizji również. Można powiedzieć, że wszystkie szczeble dziennikarskiego wtajemniczenia przeszłam. Chyba ten zawód znam od podszewki, zresztą udało mi się już w życiu dorosłym, bo nie w życiu młodym jeszcze całkiem, w życiu dorosłym udało mi się skończyć studia dziennikarskie. No i skończywszy te studia, po prostu rozstałam się z zawodem. To taki paradoks, bo kiedy nie miałam studiów, to parałam się dziennikarstwem, oprócz krótkich przerw, o których opisałam zresztą w książce, jeśli są Państwo, którzy czytali Prowincję pełną marzeń, to tam jest historia utraty pracy przez moją bohaterkę, historia pewnych problemów w redakcji. Ja chciałam opisać po prostu historię tego, że bezrobocie na prowincji to jest zupełnie co innego niż bezrobocie w Warszawie czy w Krakowie. Brzmi inaczej, jest bardziej bolesne i dotkliwsze. W Warszawie bezrobocie może trwać 2-3 miesiące, a w Mrągowie czasami i w Giżycku, które jest nieco większe tylko, ale my jesteśmy jakby tą samą prowincją, borykamy się z tymi samymi problemami. Niestety to bezrobocie brzmi troszeczkę inaczej. I czasami jest się lata całe osobą bezrobotną na zasiłku. I mnie to również dotknęło. Ja też stałam w kolejce po zasiłek, odhaczałam, odbierałam pieniądze i zastanawiałam się, jak przeżyć za na przykład 470 zł. Byłam też opiekunką osób starszych, bo po prostu trzeba było gdzieś pracować. No i ten zawód właśnie, który wykonywałam, był dla mnie wspaniałą przygodą, pełną doświadczeń, wielu doświadczeń, przede wszystkim z osobami starszymi, bo w moim życiu nie ma osób starszych po prostu. Moja rodzina, w zasadzie starsze pokolenie już nie żyje, nie żyją moi rodzice, nigdy w życiu nie miałam dziadka, nie miałam prawie że babci i w moim życiu, ja to tak nazywam, jest deficyt osób starszych. Lubię z osobami starszymi rozmawiać, a wciąż mam ich tak mało. I myślę, że tym sobie właśnie wykonywaniem tego zawodu opiekunki społecznej powetowałam sobie tę stratę, bo spotkałam na swojej drodze wiele wspaniałych podopiecznych, którym nie tylko pomagałam, bo to było nie tylko chodzenie po zakupy, czy palenie w piecu, czy masowanie zbolałych nóg, czy wykupowanie leków i prowadzenie na wizyty do lekarza, ale przede wszystkim to była okazja do spotkania naszych dwóch światów, mnie, współczesnej osoby i tych osób starszych, które miały mi bardzo dużo do powiedzenia, nie tylko z historii w ogóle, czy regionu, czy gdzieś tam skąd pochodziły, ale przede wszystkim miały mi wiele do powiedzenia o samych sobie. I te kontakty bardzo mnie wzbogaciły, na tyle, że właśnie postanowiłam paniom, którymi się zajmowałam, oddać również miejsce w moich książkach. I w Prowincji Pełnej Marzeń oraz w Prowincji Pełnej Gwiazd pojawiają się sympatyczne sąsiadki mojej bohaterki. I to są właśnie z krwi i kości moje podopieczne. A jedna z nich, pani Zosia, nawet ma to samo imię i opowieść o jej filiżankach przywiezionych spod wileńskiego majątku tuż po wojnie, na ziemię odzyskane w ramach repatriacji, jest również opowieścią prawdziwą z jej życia. Niestety, kiedy pisałam tę książkę i kiedy tak bardzo chciałam pani Zosi potem zanieść egzemplarz i pokazać, że ocaliłam jej życie, kropelkę, pestkę jej życia od zapomnienia, pani Zosia odeszła. Nie zdążyłam tego zrobić. Ale wiem, że wiedza o tym, że opisałam ją, została w rodzinie, bo nie ma zbiegów okoliczności, nie ma przypadków. Wszystko dzieje się po coś.
Książkę jej na egipskiej plaży przeczytał wnuczek. Tej pani Zosi, zupełnie przypadkowo. I skojarzył te opowieści, tą charakterystykę postaci. Mówi, chyba to jest moja babcia. Ale to niemożliwe, żeby o mojej babci było w książce. Było też artykuł w czasopiśmie, tak. Czytałam w tym wojewódzkiej bibliotece. Był, tak, tak, tak. Opowieść o Filiżance. Tak, właśnie ja go też opublikowałam. Znaczy, to była właśnie część książki. Po to, żeby właśnie, no też było może miło tej rodzinie, skoro już wiedzą. I ten wnuczek napisał do mnie list, czy to jest możliwe, że to jest, że jego babcia jest bohaterką mojej książki. Ja mówię, że tak, to jest właśnie ona. I było mi bardzo miło i cieszę się, że przynajmniej rodzina pani Zosi wie o tym, że ocaliłam ją, chociaż po części od zapomnienia. Książka Prowincja pełna marzeń, bo może już tak teraz będę mówić w skrócie o książkach. Nie wiem, państwo chyba czytali czy nie czytali pierwszą książkę Prowincja pełna marzeń? Są panie, które czytały. Tak, więc ja opowiem, że książka Prowincja pełna marzeń nigdy nie powstałaby, gdyby nie pewne spotkanie w 1998 roku. Spotkanie z Niemcem, który przyjechał na moją ziemię, do mojego miasta. Pierwszy raz od wojny. To był dawny mieszkaniec. A w zasadzie poznał go mój kolega, który w tym czasie pracował na kempingu i ten pan, ten Niemiec, meldował się tam u niego, chciał spędzić kilka dni w Mrągowie i miał w dowodzie osobistym miejsce urodzenia Zenzburg, czyli Mrągowo. Zadzwonił do mnie kolega wówczas i mówi, że czy ja jestem zainteresowana taką historią, może on by coś powiedział ciekawego o naszym mieście? Powiedziałam, że ależ oczywiście, dawaj mi go tutaj na tapetę. Nie znam języka niemieckiego niestety, w przeciwieństwie do mojej bohaterki z prowincji, która operuje tym językiem biegle, świetnie zna. No niestety, nie jest dane znać ten język. Natomiast kolega był tłumaczem, spotkaliśmy się z tym Niemcem. I taka wspaniała historia, wspaniałe to było spotkanie dla mnie, bo poszliśmy najpierw na obiad, a potem zaproponowałam temu Niemcowi, który nazywał się Hans Rydzkowski, mój bohater książki nazywa się Hans Rydzkowski, troszkę zmieniłam nazwisko. Hans Rydzkowski przeprowadził mnie swoimi oczami jakby po mieście, on mi pokazał moje miasto, ale tak jak on je pamięta. Przeszliśmy więc ulicą Królewiecką, obok szkoły. Powiedział, że tu się uczyłem i mówił mi o różnych wspomnieniach związanych z tą nauką w szkole, a ja uczyłam się w tej samej szkole. Potem poszliśmy nad Jezioro Magistrackie, na które ja też jako dziecko chodziłam. Poszliśmy nad Jezioro Czos na promenadę, gdzie on, jako mały chłopiec, chodził ze swoją mamą i karmił kaczki chlebem i na którym wciąż siedzieli na łódkach wędkarze. Nic się nie zmieniło. Może nie ci sami, ale wciąż byli na łódkach wędkarze i wciąż dzieci z mamami przychodziły karmić kaczki. A potem poszliśmy na najwyższe wzgórze mojego miasta, wzgórze Bismarka, na którym stoi wieża Bismarka, miejsce no dziś mało chwalebnego kultu, ale to też jest nasza historia. I on opowiedział, że on z tej góry zjeżdżał na sankach, to było jego ulubione zimą zajęcie, zjeżdżał na sankach prosto do Jeziorka Magistrackiego. Ja robiłam kiedyś to samo. Jezioro Magistrackie, nazwane tak, było już w jego czasach. Bo prawo do łowienia ryb mieli tylko urzędnicy, pracownicy magistratu. Nic się nie zmieniło, nazwa jest ta sama, wzgórze Bismarka jest wciąż te same. I sobie zdałam wtedy sprawę, że historia zatoczyła wielkie koło, że zmieniła się narodowość, zmieniły się czasy, zmienili się ludzie na tej ziemi, a moje miasto pozostało te same. Miejsca w moim mieście są jednako ważne dla tych ludzi, którzy stąd odeszli i dla nas, którzy tu jesteśmy. I kiedy opowiedział mi później Hans Rydzkowski kolejną sytuację, kiedy to poszedł
Bardzo mnie to urzekła, ta jego opowieść, kiedy poszedł, będąc kilkuletnim chłopcem, na pierwsze swoje w życiu wagary, bo Hans Rickowski był synem organisty. Jego rodzice marzyli, żeby syn również szedł w kierunku edukacji muzycznej. No więc wynajęli mu lekcje u nauczycielki przy rynku. Nauczycielka była właśnie na pianinie, go uczyła grać. W rynku miała taką kamienicę, która jest zresztą do dzisiaj. I poszliśmy tam z Hansem i on mówi, wie pani co? Raz postanowiłem pójść na wagary, raz w życiu. Bo przyjechał na rynek mleczarz i ludzie wychodzili do niego z kankami, żeby brać mleko. I po prostu ja się tak na nich zapatrzyłem, że mówię, nie idę na tą lekcję, bo to jest takie ciekawe. Tym się kiedyś dzieci zachwycały. I został. Nauczycielka bardzo długo na niego czekała, wreszcie mówię, no nie przyszedł, to nie przyszedł, idę po to mleko. I spotkała małego Hansa, takiego zapatrzonego na schodach. I ona go wytargała na tych schodach za ucho. I mówi, wie pani co? Tę burę od sensburskiej nauczycielki miałem tak głęboko w pamięci, że już nigdy więcej nie poszedłem w życiu już później w niemieckim na żadne wagary. Wybiła mi z głowy nauczycielka z Sensburga. I nawet zaprowadził mnie Hans na te schody i usiedliśmy razem na tych schodach i on mi wspominał, jak to wyglądał kiedyś rynek. I zrobiłam sobie zdjęcie z Hansem na tych schodach. I kiedy on opowiadał, że przyszedł styczeń 45 roku i nagle jego mama powiedziała, że będziemy musieli opuścić nasz dom, nie tylko nasz dom, ale i naszą ojczyznę, to mały Hans nie mógł tego zrozumieć. Bo cóż może zrozumieć kilkuletnie dziecko poza tym, że musi spakować się do jakiejś tam walizki i iść w zimę i mróz gdzieś daleko, iść, może jechać wozem, może ktoś podwiezie. I cóż może to dziecko rozumieć, dokąd matka je prowadzi i dlaczego nie ma z nimi taty, który był wtedy na froncie we Włoszech. Hans Rickowski należał do rodziny mazurskiej, a jak wiemy, Mazurzy przez Polaków byli uważani za Niemców i odwrotnie, przez Niemców za Polaków, a oni byli Mazurami. O tej mazurskości jeszcze powiem przy omawianiu kolejnej mojej książki, natomiast tutaj chcę państwu tylko opowiedzieć o tym właśnie, co mnie w tej historii urzekło. To wzruszenie Hansa, kiedy o tym opowiadał, takie wzruszenie prawdziwe, nie na niby, kiedy musiał opuścić swój dom i nie rozumiał tego i szedł nad Zalew Wiślany po to, żeby jakiś wielki statek przewiózł go do jakiejś ojczyzny,